Dobra, witam, słuchajcie, teraz tak, jedna rzecz, tu już jesteś w gierce. Ja mam głośno? Wy macie dobrze, okej. Jedna rzecz, zrobimy takie zadanie, tutaj zadania, dziennik, coś tam było, trzy takie trzeba było zrobić, gdzie to jest? Ja przypadkowo, o właśnie to, zaznacz na mapie. Ja tą jedną gromadę komórek nie... To już zrobiłem. I to jest mniej więcej w tym miejscu, w którym jesteśmy. I proszę was, to jest to. No musiałem tego byczka tam kurde zataskać, nie? Po prostu. Tu już tam ma połowę życia, on tam się fajnie zbugował, że na mnie w ogóle nie szedł. Z kawusia może nie nagrywasz, nie? Słuchajcie, super. Nie muszę grać, bo samo się gra. Pokażę wam tylko jak go dziabnęliśmy i zrobimy sobie spróbujemy sobie ten zrobić dalej, nie? Dobra, czepnięty jest. I tam potem zejdę, zaraz pokażę zresztą. Przesunę, bo nie będziemy tego całego oglądać. O. W ogóle najlepsze jest to, że ja nie słyszę tego dźwięku, nie? No tutaj też sobie z nimi poradziliśmy w każdym razie. Sobie to zabiliśmy. Wzięliśmy sobie z tego fanty i w ogóle zobaczcie jakie fajne fanty. Tam zejdziemy sobie na dół zaraz. O, właśnie. I to jest to źródło, to co mamy w zadaniu, ta misja. Dobrze, że sobie to wczoraj nagrałem przy okazji. I teraz kilka takich źródeł trzeba zrobić. I tu mamy właśnie jedno źródło zrobione. O, właśnie. Nie do końca widziałem jak to zrobić, o co tu chodzi, ale no właśnie to jest to. O, zbadaj. To jest ta gromada komórek. No to my to musimy właśnie. Takie mamy zadanie, by to zrobić. Boom, jaki otrzymano Boom Boom Papa. Jaka nazwa broni po prostu Boom Boom Papa, nie? No to ja byłem oszczany, jak ja to wczoraj zobaczyłem. No to myślałem, że walnę Boom Boom Papa, nie? Szok total, Boom Boom Papa, wyobrażacie sobie? No, no jaka broń, nie? No i my sobie to zadanko będziemy dalej robić chyba, tak mi się wydaje. O, teraz możemy sobie to usunąć, żeby nam tutaj nie przeszkadzało w niczym i możemy cisnąć sobie dalej teraz w takim razie. O, teraz słyszę gierkę Bum Bum Papa, nie? No przecież ja pierdzielę, gdzie jest ta broń? To jest to? To jest to Bum Bum Papa. Zręczność i siła. Oczywiście nie możemy. No wiadomo, nie możemy tego założyć. Ale no. Bum Bum Papa to jest po prostu. Modyfikator. Ej. Specjalizacja i modyfikator. Tu możemy coś włożyć, a. Mam jakiś modyfikator. Siła plus 5. Czemu ja tego nie noszę? Ale as ze mnie, nie? A tu specjalizacja. Mamy coś tutaj w specjalizacjach? Inne. Nie, nie mamy czegoś takiego jak specjalizacja. Bum bum papa. Rośliny, dopalacze, dobra, no okej. No, także dziennik i mówię, mamy to zaznaczone, tak? F mapa, gdzie to mamy dalej?
Mamy to tak posiane w takich miejscach, kurde, czy my to w ogóle damy radę zrobić, nie wiem, ale chociaż sobie te miejsca może odkryjemy, może level bijemy, dobra, to lecimy, słuchajcie, od lewej strony i będziemy mieli z głowy. Tu mamy jedno zrobione. Lecimy tutaj. Centralne wszechserce, ok, może tutaj być i lecimy sobie po prostu do tego punktu. Tu stał znacznik, kurde, czemu mi się to robi, nie, to ja nie wiem, dobra, to niech będzie, że taki, dobra, to ciśniemy, słuchajcie, mam nadzieję, że jakoś będzie spoko. Muszę trochę ponagrywać tych odcinków, bo nie wiem, czy nie zrobimy tak, że jak będę na pielgrzymce, to po prostu będę je wstawiał, nie? Dobra, bum bum papa, no chyba w tę stronę raczej, raczej nie inaczej, to będzie spontan, zobaczymy, co po drodze spotkamy. Możliwe, że zrobimy tak, że będziemy sobie każdy osobno sobie zrobimy tą gromadę komórek, nie? Może sobie zrobimy każdą osobno, zobaczymy. Ale raczej będę musiał skombinować chyba wiatrak, bo naprawdę zaczyna się robić nieprzyjemnie, strasznie wysoka wilgotność. Jakieś ognisko, coś mogę tutaj. Póki jesteśmy, no to jak mamy jakieś mięso, to sobie coś może usmażmy. Nie będziemy jeść surowego drobiu, tylko tutaj sobie posmażymy. W razie potrzeby będziemy się tutaj tym leczyć. Pszczoły, muchy latają. Srały muchy, będzie wiosna. Będziemy na skróty walimy. Ale się wkręciłem na nowo w tą grę, powiem wam szczerze, taki no... Nie wiem, takie mam wrażenie, w ogóle jak pięknie to wygląda, nie? Nie wiem, czy wy widzicie to samo, co ja, ale no... O, będziemy sobie likwidować wszystko to, co... Kurde, 64? Czyś ty zdziczał? My sobie musimy tutaj jechać, kupić, słuchajcie, jechać, kupić, wrócić, kupić sobie, przecież inaczej nie pozabijamy tych wszystkich wariacików tutaj. Także trzeba to... Trzeba jednak tam wrócić do bastionu i kupić sobie... To jest fort, a bastion gdzie był? Tu jest bastion, dobra. Wrócimy sobie do bastionu i po prostu sobie, jak to się mówi... Co zrobimy sobie? Kupimy strzały, musimy kupić strzały, dużo strzał, bo pewne mobki nie są na naszą zręczność, po prostu zręczność, na naszą siłę. Są ponad nami po prostu, no i nie dalibyśmy rady. A czy tu jeszcze jakiegoś handlarzyny? Tam na dole będą, dobra. Pokaż mi, co sprzedajesz i dlaczego nie masz strzał. Bełty. Wykupiłem wszystkie strzały chyba od nich. No to był właśnie ten, a jeszcze... Kurde, jeden tam gdzieś na dole. Co tu było? Co tu leżało? Ej, no gdzieś tu coś leżało, nie? Nie ma podświetlenia jakieś ku? O, jest. Miecz sferyczny, kurde, co on tu robi? Co tu robi? Co powiedziałeś? Dobra, jest miecz sferyczny. Co? Chcę przekazać coś na rzecz społeczności. Dobra, a naucz mnie czegoś. Naucz mnie czegoś. A zobaczymy, czego uczy. Staram się.
Nie tego, co bym chciał. A ja coś stracę, jak się tego wyuczę, czy nie? Te LP punkty chyba, nie? Broń ciężka. Przetrwanie. Przetrwanie jeszcze nie mam. Aha, witalność możemy sobie zwiększyć. Witalność sobie możemy zwiększyć, nie ma problemu. To też niech będzie, bo to czasem tam ja wiem. Tego jeszcze nie możemy, tak? Inteligencja. Koniec, dobra. A coś mogę przekazać? Co mogę przekazać? Coś na rzecz społeczności. Musimy. Lekcji tu chcesz przekazać. Nic, kurwa. Nie wiem, ile mam. Dobra, co chciałem mówić? Sprawdźmy, czy ja tu gdzieś jeszcze mogę. Inteligencja 15. O, to nawet tak nie mogę dojechać jeszcze. No ale warto by było, nie? Bo będziemy mogli sobie łuka. My z łuku jednak dużo korzystamy. My korzystamy bardzo dużo z łuku, więc no to wypadałoby zrobić ten łuk, chociaż tam na ten pierwszy poziom. Dobra. Tego ziomka chciałem iść, kurde, gdzie on jest. I tam będzie chyba. Czy jeszcze mam gdzieś tam na dole, czy ja tam byłem u niego? To jest tutaj? Nie, tutaj wyjdę. Czy to jest tutaj? Nie, tutaj wyjdę. No kurde, czasem się zagubię w tych wszystkich lokacjach, bo... Naprawdę idzie się pogubić. A on nie był gdzieś tutaj. A tu jest jeszcze jakiś handlarzyna. Jest pusto, no ale kufer. Już do środka możemy coś przechować, dobra. To jest na pewno handlarzyna. No ale to z nim gadaliśmy właśnie. Nie ma strzał w ogóle. Ma bełty, a mnie bełty nie jarają. Pokaż mi, co potrafisz. Nawet nie jestem pewien, czy coś zrozumiem. To też ciekawe. Aha, otwieranie tutaj, co tam. Takie rzeczy, tak. Widzicie, tu też się inteligencja przyda na otwieranie zamków, chociaż. Chociaż jedno, nie? Okej, dobra, koniec. Ale... Tam do góry stał, ale tam jest jeszcze jeden handlarz gdzieś musi być. Tu coś tu. O, miecz sferyczny. Co tych mieczy tutaj tyle leży? A, tam będzie ten. Jak nie, no to najwyżej się prześpię i zobaczę. Albo pójdę jeszcze do innej lokacji, no bo... No bo niestety, ale... Bez strzał, no to trochę jakby to powiedzieć. Skarpun, pełt. Strzały wykupiłem i jest dupa, nie? No to niby hał mnie spoko. Ja mam, aha, 2000 tego lekcji tu mam, aha. Niby bluza lepsza. Dobra, a jakbym się skimnął gdzieś? Jest gdzieś wirko do kimnięcia się? Musimy zrobić śpi do rana, musimy się przespać, bo... Jakieś wirko, coś, figofago. Panowie, no. Chcę na pousiąść, a ja chcę łóżko.
laboratoryjny stół. Krzesło. Adam z chujami nie gadam. Jesteś pewien? To dość wybuchowy fakt. No nie, potrzebnie mi się przeskoczyło. To jego terytorium. Mógł nas z niego przegonić już dawno temu. Po prostu staraj mu się dogadzać. No, bez przesady. Znalazłem trochę materiału genetycznego do analizy. Pokaż. Chcę go zobaczyć od razu. Nieźle. Całkiem nieźle. Ale... dla pewności będę musiał przeprowadzić jeszcze dodatkowe badania w plenerze. A co z resztą spraw, które kazałeś mi załatwić? Zajmuj się nimi dalej. Potrzebujemy każdej informacji... To trochę głośniej trzeba, co? ...jaką da się zdobyć. Tak mi się wydaje. Naprawdę chcesz się tam pchać, skoro wszędzie roją się niebianidy? Troszeczkę głośniej to dam. Ja już jestem na maksa głośno. Chyba dam jeszcze radę zataszczyć swoje stare truchło przez pustkowia i przy tym nie zemrzeć. Oczywiście wolałbym, byś mi wtedy towarzyszył. No, czyli nie przegiąłem pały trochę, ale to trudno. Formatora Gammara w Caracas. Wygląda na to, że to właśnie tam niebianie postawili swoje największe centrum badawcze. Trzymają w nim większość komórek rozrodczych niebianidów. Nie wyobrażam sobie. Nie ma w ogóle powietrza dzisiaj, kurde. Mógłbym pozyskać próbki do analizy. Poinformuj mnie, gdy będziesz gotowy do drogi. Niebianie majstrują przy budynkach nieskończonych niebios, pochodzących z czasów sprzed komety. Po co? Z tego, co mi wiadomo, pielgrzymują w tamte strony klerycy. Daj sobie na wstrzymanie i po prostu mi powiedz, co tam jest. Przecież pracowałeś dla nieskończonych niebios, zanim uderzyła kometa, prawda? Wówczas nie były to tylko symboliczne pomniki. Służyły do oczyszczania powietrza. Oczywiście od tamtej pory minęło wiele lat. Teraz już nie działają. Sądzę, że niebianie chcą je aktywować, by pomóc sobie przy przetwarzaniu mrocznego eleksu. Jeżeli więc nie zareagujemy, mogą wykorzystać je przeciwko nam. Na to by wyglądało. Nie są przecież głupi. Dobra, ja sobie potem ruszę do tej bazy. Najpierw naprawdę poszukajmy... najpierw laboratoryjny, a tutaj nie ma na przykład właśnie tego. I wydaje się, że powinien być, ale. Ale widocznie nie ma. Stół po prostu do. No dobra, no ale jak chce się kimnąć. Kurwa. Nie, to tam zaraz pójdę. Zaraz zobaczę tutaj. A to nie wiem, czy tutaj też jeszcze jeden poziom muszę wtedy bić, czy co? Za mało o tym wiem. Umiejętności nie posiadam. Dobra, ale wyrko, gdzie jest wyrko jakieś? Tu mogę, gdzie jest jakieś wyrko? Nie wiem, czy jak się prześpię, to po prostu... tam pójdziemy do góry zobaczyć, nie? Może tam do góry będzie jakieś wyrko. Czego kurwa? Drze papę jak nic się nie stało, dobra. Tu jest, dobra, śpi. Śpi do rana. Może trochę przesadziłem z tą głośnością, może jeszcze troszeczkę ściszy, dobra. Jeszcze raz sobie zrobimy śpi do rana. Cholera. A że co? Coś przegapił? To jest w ogóle moja Javiera? Ach, cholera. O, stanowisko z plecakiem odrzutowym. Ja myślałem, że tu idzie zrobić, a tu też mi brakuje inteligencja.
Czyli to idzie też porozwijać, tylko trzeba mieć. No to widzicie, inteligencja się przyda ogółem. Całe tego. Jak najbardziej. Widzisz, tu też jeszcze nie mogę. Dobra. O kurde. Brzuch mu gorczy, chyba rozwolnienia dostanie zaraz. Dobra. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Najpierw wciśniemy tutaj, zobaczymy te strzały. Nie, bo bez strzału to nie ma w ogóle... Nie ma sensu się tutaj ruszać, przemieszczać, cokolwiek robić, nie? Chcę coś kupić. Ten jak mu wisiorek dęda, nie? Ma harpun. Tu są strzała, dobra, jest. 200. A sprzedać coś mogę? Powiedzmy coś, czego nie używam. Nie wiem nawet, co tutaj można sprzedać. Bo... Jakieś takie złomy, coś tam. Nie wiem, czy ja tego będę używał, czy nie. No, papier toaletowy jakiś. Jakieś kubki, jakieś mała kasetka. Mikroskop jakiś, coś tego, no. Bo tak cały czas tylko... Wiecie, ja cały czas tylko wydaję, a... O, fajki. Fajków dużo mamy, no to fajki jak najbardziej. Bardzo dużo, to ciekawe, czy to można posprzedawać i... Kości, dobra, chuj, niech będzie. Jeszcze idziemy zobaczyć, czy ten drugi ziomuś ma. Zaskoczymy go. Tu jest, dawaj strzały jak masz, ej. Są strzały, 180 strzał, dobra. Teraz możemy iść na jaką wyprawę, nie? Dobra, koniec. I teraz możemy tam działać. O, i teraz możemy iść tutaj. Teraz tutaj możemy iść, słuchajcie. Tu w ogóle nie ma się co... Ej, zupełnie z innej perspektywy sobie się odrodziliśmy, nie? My sobie szliśmy tam. W ogóle tutaj się nie obracaliśmy w tą stronę, a tu taki fajny obiekt jest. Teraz człowiek chce go zeksplorować, nie? Wszechserce. Żeby mnie coś zaraz nie zaskoczyło, bo to zaraz coś się rzucę. Wykryto stary system radiowy. Nawiązuje połączenie. Co robisz, mały? Chcesz skomunikować się z wieżą? Potwierdzam. Rozpoczynam pierwszą próbę połączenia. Próba nie powiodła się. Rozpoczynam drugą próbę połączenia. No dobra, dajmy mu może coś... No kurwa, wybrał numer, kurwa, 0700 i chodź. Próba nie powiodła się. Rozpoczynam trzecią. Zostaw to, mały. Te dźwięki nie brzmiały zbyt optymistycznie. Może i rację. Liczyłem na to, że coś tutaj znajdę, ale... Ale raczej nie znajdę. No, okej, dobra, trudno. Ale jeszcze możemy spróbować tutaj iść. O kurwa, bym się... No dobra, idź tu. Idź tu. Po tym. Może tu coś znajdziemy w tych krzaczurach. Myślałem, że coś tu znajdziemy w tych krzaczurach, ale raczej nic nie znajdziemy. Dobra.
Tego raczej nie mieliśmy zabijać, no ale jak już jesteśmy tutaj, to sobie go zabijemy. Młody rogaty wilka, gdzie on jest? Podświetliło się tam coś, nie? I co? I kurwa. Dobra, idziemy tam, gdzie mieliśmy iść, bo to czas leci. Zapiszmy sobie, bo nakupowaliśmy strzał. Zaraz się okaże, że gdzieś nas zabiją, będziemy lecieć jeszcze raz. Okej, tam raczej przy tym, jak to się nazywało, kurde, w pierwszej części pamiętam, że my te, o ty kurwa, chuju bobrze. My to pamiętam, niszczyliśmy, nie elewatory, nie konektory, kurwa, jak to się nazywało? Patrzcie, czekaj, kurwa, zapomniał. Ej, tego patronusa, kurwa, czy ja go zajebię? Wątpliwa sprawa, nie? Ej, tam jest więcej, o kurde. Te patrony to są, o kurwa. Dobra, tego to sobie tu walniemy. Ja go oczywiście trafię, a jak go nie trafię, to go nie trafię. Ja bym nie wkurwił tego patrona, nie? Bo zaczepię patrona i będzie problem. Znaczy, po prostu zobaczymy, czy my w ogóle damy radę. Tam fupsem się udało, bo szło po prostu stanąć w taki sposób, żeby... O, zobaczcie, a tu coś jest w ogóle. Czekajcie, fanty? Analiza fupsy. Oczywiście. Skuteczność konwertera 0. Konwertery! Jednostki monitorujące. Aha, tu jestem. Ja. Jednostki oczyszczania eleksu 0. On pluje, dziad. Pierdalaj do mnie. A tam jest ten patronus, nie? Dobra, jakoś tam go rozwalimy. Dobra, rozwalony. Analiza funkcyjna. Trochę się go, kurde, boję go. To jest cyklop, to jest w ogóle jeszcze nie. No. Nie na nasz level, nie? Oczyszczania eleksu 0%. Jednostki chłodzące 0%. No tam sobie analizuje, no. Analiza udana. Zaleca się restart systemu. Chcesz zresetować konwerter? Potwierdzam. Restart pozwoli ocenić, jakie naprawy są potrzebne w celu aktywacji systemu. Tamtędy poszli? To chyba nie najlepszy pomysł. Powinniśmy się cieszyć, że ten sprzęt już nie działa. No nie działa, bo ty go rozwaliłeś tej, stary. Nie pamiętasz takiej rzeczy? A jakbyśmy sobie tutaj tak delikatnie powchodzili? Zapiszmy sobie grę. Damy radę tak powchodzić tutaj? Żeby to obejść? A stąd jakbyśmy ich naparzali? Tylko czy jest sens też, nie? Bo na pewno, kurwa, zobaczcie, tu wszystkich mamy poza naszą skalą. Dużo expa na pewno. Zaryzykujmy, mamy zapisane? Mamy zapisane, dawaj. Zobaczymy, czy damy radę coś tu w ogóle. Kurwa, zobaczcie tutaj, dobrze to zapisałem. Raz mi trafił. Ale jajca z niego. Ale z niego jajcasz. Wystarczyło mu raz mnie trafić i na tym koniec. To nie zaczepiamy ich w takim razie. Gdzieś tutaj nie spadł, bo... Dobra, poczekajmy, aż się naładuje tutaj nam. O kurwa, bo my tak stoimy na... Bo nie widzę. Dobra. W ogóle jak już tak wchodzimy, to powinny być jakieś fanty tutaj, nie? Kurwa, bo się blokuje, no.
trochę dalej stąd. Dobra, dawaj tutaj. Zapiszmy sobie, bo tam jest jeszcze kawał drogi, tam może zupełnie będzie łatwiej, prościej coś. O, zobaczcie, no o tym mówiłem. Właśnie, panty, panty, panty. No ile towaru. No ładnie towaru, a tam jeszcze idzie wejść, może jeszcze coś? Ufa go. Co sądzicie, coś do góry? No nie, kurde, już myślałem, że spadnę tak chamsko. Dobra. Szary to byś chciał już wszędzie tam mieć to ukryte, jakieś fanty. Dobra. Gdzie się to jak skocznia narciarska wygląda? Dobra, zobaczmy co tutaj widać. Tu powinien być taki punkt widokowy jak w tym. Ej, tam mamy do odkrycia, słuchajcie, teleporta. Zobaczcie. My mamy iść tam. Ta wieża też mnie intryguje. Kurde, a jak tam przejść, a się nie zabić? Jak tu przejść, żeby się nie zabić, żeby nas nic nie zabiło przede wszystkim? Tam sobie teleport fajnie odkryjemy, ale... Żeby tu nie było żadnych niespodzianek. Tu jest region nie dla nas przeznaczony. Jak widzieliście... jak wynika tutaj... z boców. No chociaż nie wszystkie tutaj muszą być jakieś... mocne, bo tutaj widzę, że jakiś tam leciał... mniej mocny. Gdzie ty jesteś? Popo. No chodź, bo się nie może zdecydować, gdzie. No i leży, dobra. Dawaj mięso. I też fanty, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Lubię fanty. Dużo fantów, dużo fantów. Jakiś region tutaj musieliśmy odkryć, bo mamy tutaj właśnie o... teleporta. Towar. A tam jeszcze jest szyja. Dobra, dawaj. Dziopica jak w gotiku, nie? No dobra. Dobra, mamy teleport aktywowany, to jest fajne. To jest w ogóle jakaś location. Najgorsze w tym jest to, że człowiek by chciał iść z zadaniem, ale nie, bo tu coś jest, a może sprawdzę, a może to, a może tamto. Rozpoczynam skan otoczenia. Wykryto duże ilości gruzu. Jakiś mały Alex. Jakiś talerz, widelec, jakiś coś tam, figopago, ale jeszcze gdzieś na górę szło weźmie. Dobrze mi się wydaje. Kibel, chyba. No idzie wejść do góry. Aha, to jest dobra. Elixir many, no słuchajcie, no bierzemy co jest. Z takich rzeczy trzeba korzystać. Zresztą tu do góry nie ma jakiegoś kurde stwora, potwora, bo... jakieś eliksiry uzdrawiające. No jest wyrko. No, chyba ktoś serynkę odciął i... chuj. Holoprojektor. No dobra. Ktoś powie z tym holoprojektorem o co chodzi? Teraz zobaczymy, czy coś tam wyczytamy z niego. Może ktoś opowie nam historię o tym?
Gdzie jest ten holoprojektor? A myślałem, że da się to jakoś ten. Myślałem, że da się odsłuchać. A chciał, kurde. Tego. Dobra. Tak byśmy puknęli, ej, tylko, ale idziemy sobie tutaj do góry. A tu jeszcze jakieś fanty? No oczywiście, że są fanty. Dobra, walniemy go, dawaj. No ty gnoju ty. Dobrze, że to nie jest sterowane. Dobra, zaraz padnę. Jeszcze się wyżygał. Dobra, i dawaj, i ostatni, i leży. Dobra, jeszcze tego szczura tutaj jemnijmy. Nie tego. O, tego. Dobra, chyba jemnięty. Jeszcze coś tu loto? Łazi? Tam jakieś ciało leży, tam sobie zaraz pójdziemy zobaczyć. Jeszcze tego może? Ja mam taki zasięg? Wow. Chodzi o punkty doświadczenia, nie? Po prostu wbijanie levelu za to. On ucieka czy... Kurwa, szary jak gdzieś celował tutaj to. Dobra, leży. Dobra. No, zobaczcie, złom, fajnie. Tu taki odcinek, to trzeba kontrolować te rzeczy, bo to naprawdę... Uwaga, w glebie wykryto łatwopalną ciecz. O, łuk. I co to oznacza dla mnie? Ile szał. Tak, bezpośredniego zagrożenia. Zaleca się zachować szczególną ostrożność podczas wiercenia, prac tunelowych i kopania. Duża torba elekcji tu przecież... Ludzie kochane, przecież to towary tutaj było. Fantów od groma. Tu też coś mi się świeci. Oliwa, kurwa. Bierzemy wszystko, co mają. Hełka gazowa, dobra, teraz idziemy do tych zwłok. No i trochę też, no. A gdzie ma jakąś broń? Chłopak, jak zginąłeś, to co z tą bronią zrobiłeś? Kurwa, dezaktywowała się? Teleportowała do bazy? Lupnę z góry, bo może... Może gdzieś mu wyjebało tą broń. No bazę mieli fajną, ale... Dobra, idziemy do tego miejsca w końcu, bo nie dotrzemy tam. Dobra, zapiszmy sobie. Zobaczcie, no tutaj mówię, tu już 40 minut mamy nagrania. To są tak odcinki po prostu... Tak, no może powiecie, że tu się nic nie dzieje i w ogóle, ale... No to też jest, powiedzmy, no... Gierka dla ludzi, którzy lubią takie rzeczy, nie? Bo to... On mu tak jebnął przy oczu. Jest, no dobra. No tu brodzi wywodzi, dobra. Dlatego tak wolno, kurwa. Gin, śmieciu. Zobacz. Jaki śmieć, dobra. Zginął tutaj, udało mi się za pierwszym razem, dobra. Pod piątką jest żyćku jakieś, dobra, okej, okay, super. Zabij gryzki. Ej, jakieś zadanie ukończyłem. Ale ja. To nawet nie wiedziałem. Ej, tam jest ich więcej. Jakieś ziomki tam są. Kurczę, wyeliminuj ucznia?
O co to chodziło? Wiem, czy strzela jakąś plazmą, kurwa. Gin. Dobra, zabiłem go za pierwszym razem. Słuchajcie, czy mi się wydaje, czy strzały miały być na... Strzały miały być, słuchajcie, na tego. No to zadanie, nie? A my tutaj robimy wszystko, tylko nie to, co trzeba, dobra? Marvin nie żyje? No Marvin, co ci poradzę, no? Chciałem ci pomóc, ale... Ja też się nie będę domyślał, czy ty jesteś wróg, czy przyjaciel. Tam ile doświadczenia, słuchajcie, jest. A tam był obóz Marvina, jak nic. Dobra. Zlikwidujmy ich, z tych diabłów tutaj. Dobra, zanim doleci może... Padnie, czy nie? Chyba liczyłem na to, ale chyba się policzyłem. Dobra, bo czymś tu je, kurwa, gdyby mnie to nie było. Dobra, ten leży. Czy ten, o kurwa. Kurwa, nie trafiłem. Ej, aż mam ciarki. O ty chuj, łobrze, o kurwa. Kurwa, ale loton, nie mogę go kurwa trafić. Ja pierdolę, jak mnie zajebie. Dobra, zablokował się i pasuje, dobra, jest jego. No nie mogłem go na ja trafić. Dobra, ale trochę doświadczenia mamy. No tu już jest jakaś skrzynka do opierdzielania, jak nic. O, kwiatek. Batonik, lekarstwo. Dobra, słuchajcie, tam dzida, bo tam jest obozowisko Marvina, jak nic. Tam są fanty. Ja wam mówię. Tu już są fanty, słuchajcie. Jakby coś się pokruszyło, myślałem, że no widzicie. To jest obozowisko Mator Balexitu. Żarełko. Leczyk. Papierosek jeszcze jakiś bym prosił. Miód. Towaru, że towaru, nie? Mówię wam, to jest obozowisko Marvina to była. Dobra, mieliśmy zobaczyć tą miejscówę, do której mamy się udać. Zdrowe miejsce, mięso wyda się oczywiście jakieś tam. Żebyśmy się na nic nie nadziali, bo to też jest tak, wiecie, że się idzie na penera. Pałę, teraz zwaną? Dobra, co tu leży? Idzie się na pałę, a tu nagle... Już coś tu słyszę. O! Zobaczcie, jak... Schowany Alexit. Kto by się spodziewał, nie? A no właśnie, o to chodzi. Że nikt by się nie spodziewał. A jednak jest. Wywalił się tutaj jakiś... mówcie. Wywali się, o kurwa, o ty chuj, Boże. Też tu jakąś lawą, kurwa, ziemię. To kurwa, wieży się nie da? Wieży się tak powoli, że może ja taką opcję dla... Ale spod tam, nie? Widzisz na to? Spod gdzieś tutaj. O tam leży. Że warto gdzieś tam górą iść, bo ktoś się zauważy, nie? Tam gdzieś byłem? Chodźcie tam rzeczywiście górą. Idziemy na górę, bo z góry sobie ocenimy sytuację. Co tam jest? Jak tam jest? Co to jest w ogóle? Co to jest za promień? Tam są te, dobra. Ja też patrzę, czy na przykład nie ma jakiegoś, powiedzmy... powiedzmy teleportu, nie? Dobra, leży. Doświadczenie jest 50. Pasuje, dobra. Tam za Chiny Ludowe też jest coś do góry, mówię wam. Co tam leci? On do mnie?
Popo, gdzie ty tu... Gdzie tu leżysz? Kurwa. Lato, lato i nie może tutaj. Dobra, leży. Ja bym tam wlazł do góry, ej. Jak tam, czymś tam idzie bliż? I tu my jesteśmy? Tutaj jesteśmy, Jax jest tu. Tam za Chiny coś jest do góry, mówię wam. Ja tak patrzę z góry po prostu, czy tu nie ma jakiegoś teleportu. O, zobaczcie, te, jak tu jest tak blisko, to dawaj gnoja. Dawaj go. Znowu jakieś auto namierzanie, kurwa, włączy. Dobra, dawaj, ładuj go. Nie wiem, zawsze się zastanawiałem, czy napięcie ma jakieś znaczenie, łuku. Znaczy w życiu to ja wiem, że na pewno ma, ale... Jest tam jakiś teleport? Nie widzę. Dobra, chuj, to dzida w takim razie. O, tu jest jeszcze jeden, ten diabeł. Ja wy tam, doświadczenia trochę zawsze. No dawaj, strzelaj mi go, kurwa, bo... No tutaj dygnie zaraz. Kurwa, uciekaj. Dobra, cholera. Kurwa, ten ropuch tu jeszcze jest, dobra. Ten ropuch jest, kurwa, fatalny. Nie lubię go. On tu, zaraz, wiedziałem, że czymś wyjebie. Gdzie on jest? Kurwa, wiedziałem, że czymś jebnie. Tam jest ten ropuch jebany. Nie lubię tego. Jest ten ropuch. Czyli tak będzie zakopywał cały czas, kurwa. Dobra, walić go. Może mnie, może mnie atakę, co? Kurwa, ich jest więcej. O kurwa, spierdalamy, dobra, spierdalamy, leczymy się. Kurwa, zdążyłem się wyleczyć tak na pici włos. No wygnoję, kurwa. Ja sobie z wami zaraz, kurwa, poradzę. I no czekaj, kurwa. I no czekaj, kurwa. Dziadzi ci zaraz do tutaj. Bo one są tak kurwiące. Dobra, te leży. Okej, okay, super. To jest jeszcze jeden, dobra. Dawaj, moja. Jebany ropu. Teraz pierdalaj do mnie. Ol mnie chciał jebnąć. Dobra, wyleczmy się, bo jak mnie... Nie mogę się leczyć? Mogę, dobra. Gdzie jest ten jebaniec? A gdzie jest mój pomagier? Chyba widzieliście, jak chciał mnie jebnąć? Gdzie on jest? Dobra. Tutaj jest, dobra. Kurwa, bo nie mogę trafić. Dobra, jebnięty. Zasłaniał mi, no. Ludzie kochane, aż się zestresowałem, powiem wam szczerze. Ładnie tego towaru tu leży. Widzicie, człowiek ma gdzieś iść, nie? I tam nie idzie. Bo co chwilę coś. To jeszcze coś leży, co tam jeszcze... Siarka, 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 no dobra, bierzemy, może się coś tam przyda na coś, nie wiem. Aha, no z tego jeszcze weźmiemy i jeszcze jeden tu gdzieś leży. Coś, dobra, okej, okay, mamy. Dobra, idziemy w końcu w to miejsce, w którym mamy iść. Bo ile można? Zobaczcie, i to tak godzinka leci, nie? Godzinka leci na to, żeby tutaj po prostu sobie... No i mamy jeden odcinek, będziemy mieli jeden... O kurwa, ktoś tutaj jest.
Gdzieś jest coś potężne, słyszę. Może to lata? Czy to chodzi na dole tam? No słyszę jakiś nienawistny głos, ewidentnie. Ten na pewno nie. No tu tego cygana to sobie... A, no tu jest, ziomuś. Leśny troll. Trafi mnie? Kurwa, chyba by mnie trafił, ale wolno szło, nie? Pod górę. Tu, z tego dachu walniemy. O, właśnie, z tego dachu będzie... Kurwa, już myślałem, że mnie trafi tutaj. Leśny troll i chuj, dobra, dawaj go. 3 dni na leśnego trolla. No ale w końcu walniemy. Chyba, że mi się tutaj gdzieś odsunie, ale wolno rzuca tymi. Dawaj, no ja. Tam ma Alex schowany, widziałem. No, w dupie Alex. Ej, no schował się? No co za dziad tutaj? Gdzieś jaki kurwa bystry? Kurwa, dawaj, jeb go. Nowy poziom mamy, dobra, super, świetnie. A tu jeszcze jeden biegał chyba, nie? Dawaj go. Dawaj, dawaj. Jest, jest, super. Jeszcze tego trolla dawaj. Tego trolla trzeba walnąć, słuchajcie. Przecież nie zostawimy tego trolla tutaj, tego samopas. No i oczywiście tego Lexu też tutaj nie zostawimy, tak samo pas, no bo nie wypada. Spać nie będziemy. O, tu jest jeszcze, dobra. Idzie troll? A kuferek? Przejechało. Dobra, bierzemy wszystko, to będziemy mieli. Będziemy mieli, że tak powiem. Na sprzedaż najwyżej. Gdzie jest ten troll? Ja się pytam. No troll ewidentnie spierdzielił. O, jest, dobra, jest znowu. No ma całe życie, no nie wierzę. On tu uciekł. On mi jebnął. Nawet nie widziałem kiedy. Jego by trzeba było tu wyciągnąć, kurde. A, tu jest jeszcze ten. Pieprzek, no. Dobra, leczymy się, bo tutaj zaraz... Dobra, ty go załap, ty go załap. Ale spierdalał przede mną, a tu mamy Alex znowu. Kurwa, idzie tutaj ten troll jebany. Przylas, ej. Dobra, jedziemy w niego. Dobra, nie trafia. Dawaj, no ja. No dobra, a może z tego? Ładuj go, ładuj go, ładuj go. Tam szkoda, nie? Bo... Rozwalił ten, na czym myślałem. Dawaj go, tu pala wal. Trudno, najwyżej stracę całą amunicję. Czasem przydaje. O kurwa, chyba już się skupił na mnie. Kurwa, prawie dostałem. Kurwa, nie leź do niego, chłopie. Kurwa. Dobra. Na kim się skupił? Na tym, dobra. Dawaj go, leśny troll.
Chwilę się pogryłem. Dawaj gnoja. Leśny trolitek. Te liście z dupy. Dobra. Walnąłem go za pierwszym razem oczywiście. Jak zginął, jak śmiesznie. Serce leśnego trolla. Tutaj mamy fanty, fanty są. Dobra, najważniejsze, że fantów jest. Nacykane. A czy ten na przykład leśny troll coś tam miał w tej swojej dziupli? Muszę to zobaczyć. On w ogóle miał coś takiego tam? No tu powinien mieć jakieś obozowisko i tu powinny być zajebiste fanty, nie? No ale jak widać nic z tych rzeczy. Dobra, czy my w końcu dojdziemy do tego miejsca, do którego mieliśmy dojść? Jak idziemy, idziemy i nie... Te żaby mnie wkurwiają, nie chcę z nimi tam w ogóle. Dobra, a jeszcze sobie zapiszmy. No leśny troll i dużo fantów, to tu dużo gadać. Chodźmy tam górą może, co? Już tam widzę, że tam... jest coś. Ale powiem wam, że fajnie, że takie, wiecie, czy te roślinki się zbiera właśnie jak trochę jak w gotiku, nie? Taki... tak trochę wspominkowo to traktuję. No tu mamy, bardzo fajna godzina. No musimy tam dojść, słuchajcie. Co tu leci? Dobra, walniemy go jeszcze? Żeby mieć spokój. Dawaj. A i co, człowiek coraz silniejszy jest chyba. Po prostu sobie radzi coraz lepiej z tymi bandytami. Aha, i tą inteligencję musimy rozwinąć, słuchajcie. Rozwiniemy tą inteligencję w łuku. To nam na pewno się przyda. Na. O kurwa, bestia, ciemna bestia. Idzie tam liś? Idzie, dobra. Wejdę sobie tutaj i tą ciemną bestię jebniemy. Jebnęliśmy trolla, to i to jebniemy. Zobaczcie, ja doszedłem do tego miejsca, do którego chciałem i mówiłem, że będą nam strzały potrzebne, ale na akcję tam, a nie po drodze już. Połowę strzału zużyliśmy, a mieliśmy ponad 400 strzał przecież, nie? Dobra, ale on jest do jebnięcia i fajnie. I bym sobie tą jedną umiejętność łuku jeszcze ulepszył, bo... no na pewno nam się przyda, nie? Widzicie, że my tutaj zasadniczo cały czas operujemy z łuku, więc... więc jak najbardziej, no, przydatna by była umiejętność. Tam takiego to my tam zjadamy na śniadanie. Okej, atakuj mnie? O ty... na liścia padł? Człowiek się robi potężny, co tu dużo gadać. Dobra, zapiszmy sobie, bo to też jest ważne. Zawsze zapominam. Tutaj na szczęście jest jakieś tam automatyczne zapisy. Co jakiś czas, ale wiecie. O kurde, no jest tego tałatajstwa. No to zobaczcie, to trzeba rozwalić. I piękny odcinek będzie. Musi nam tu starczyć tego wszystkiego. Dobra, musimy ich tutaj rozdupić, zanim oni nam do nas dojdą. O, już kurwa. Już mnie czymś tu... ej, walną. Kurwa, jaki bumerang to jest zajebisty. Prawie mnie trafił, nie jeden. Kurwa. Z powrotem. A tu jakiś lata skorpion. Dobra, bo on... ten nasz nie ma czym... a, on stamtąd przyleciał, bo on też jest z tym naładowany tą energią chyba. Kurwa, on tu przylazł, ja pierdolę. Coś ty życzał? Kurwa, garymował. Popie. Tak się nie robi. Gdzie jest to latające gówno? Kurwa, on tu przyleciał. Dobra, tamto szybko. Szybko to musimy rozwalić. Kurwa, coś znowu tu lata? No co, byśmy to.
Kurwa, jak ja tak będę trafiał. Kurwa, ten olbrzym jest przerażający. Dobra, gdzie to gówno tu lata? Dobra, tam piciwo brakuje. Kurwa, bo on tu jest. Ludzie kochane. On jest przerażający. No kurwa, nie mogę w chuja trafić. Dobra, trafiłem, okej. Okay. Kurwa, jeszcze coś tu przylazło. No więcej was matka nie miała tej. Kurwa, ale zaskoczył i chuj, widzieliście to? Nie no, jakiegoś pająka jeszcze mi przywlekli, no. Gdzie on jest? Tu jest, żołnierz. Dobra, dawaj go. Niestety, ale w ten sposób to trzeba robić. Dawaj broń. Ojeju. Problemy Najmana. Ale w ten sposób to trzeba zrobić. Tu jeszcze ten pająk jebany, kurwa. Weź się panu pierdol. O, z tym pająkiem chyba walczy. I walczą z tym pająkiem, ale ja. Dobra, pomoże mi trochę ten pająk. Zajebiście. Zajeb pająka. Dobra, teraz zajebię ciebie. No i na co ci to było? Popoku? Dobra, mamy to. Zapiszmy sobie. Tam jeszcze jeden ziomek został. Dawaj pająka. A ty się kurwa budź, ty nasz kurwa pomagierze. Dobra, lecimy tam. Jeszcze ta pszczoła jebana jest. Dobra, przepraszam za przekleństwa, ale no... się inaczej czasem nie da. Dobra, idziemy sprowokować jeszcze jednego ziomalka. Na ni na 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 na. Dobra, dawaj gnoja. Tak samo to zrobimy, słuchajcie. Ej, tam jeszcze jakie fajne te szklarnie są, co pójdziemy tam. Już się zablokował? Bo nie może dorzucić, się zablokował. Ale je. Dobra, już ma pół życia. Super. Kurwa, zaraz się odblokuje, coś czuję. Zobaczcie, jak on nie może pluć tym czymś. On się czymś zablokował i bardzo dobrze. Lubię to w grach takich właśnie, że czasem jakiś bóg ci pomoże, bo przecież zaraz jak nas ktoś od tylca zaatakuje, zobaczy ile strzał poszło na tą ekspedycję, nie? No ale piękny odcinek się nagrał, no. To jest, no, jest historia. Chciałbym wam jeszcze, kurczę, nagrać te odcinki tak na pielgrzymkę, żeby starczyło, ale zobaczymy, czy się uda. Dobra, zapiszmy sobie. Jestem jakiś stwór, potwór. Co, oczywiście weźmiemy fanty. A no tego to sobie, szakala sobie weźmiemy tutaj. Zobaczcie, zasadniczo zadanie mamy wykonane. Poziom ryzyka krytyczny. Wezmę sobie to. No ale my to musimy zrobić, słuchaj. I tu musimy tutaj to... Roczny Alex. O, zbadaj. Następny przydatny fragment DNA niebianików. Może wysiłek się opłaci. Zobaczcie, tu to zaraża. Zarażony barżant. Ulatujemy mu. Kurwa! Zobaczcie, co tu się stanęło. Widzieliście tą akcję? Ej, ale ostatnio były fajne fanty. Już na manę. I teraz już nie widzę nic, niestety. No szkoda. A tam jeszcze. No tam lata ten szakal. Dawaj tylko szakala. Ten szakal jest mocniejszy, kurwa.
Dobra, ale my też jesteśmy mistrzem, spokojnie. Szakal szakalem, ale to, ta miejscowa musi być zeksplorowana, bo... Słyszałem czat. No, tam te żaby to mnie wkurwiają, nie? No, ja wiedziałem, że to była... Szpiwór. Paliwo. Eliksir. No to towaru od groma. No, ktoś sobie bazę zrobił. Pamiętacie? Tak się zawsze mówiło. Latem się robiło bazy, nie? I się szło do lasu, gdzieś w kurwa krzaki i się bazy robiło. Kojarzy się taki motyw? O! I o, ktoś tu chce mi ataken, chyba. Tylko kto? Tu ewidentnie słychać taki... Do tej żaby to nie idę, bo mnie to... Kurwają mnie to. O, tu jest! O, ludzie! To jest mocny, to jest? Kurwa. Zaraz to zajebiemy. O, dobra, spierdalamy na razie. Kurwa, jakimś prądem dostałem się czymś takim. Dobra, mamy to. Dobra, wzięliśmy towar z tego robala. Musimy sobie te amunicje kupić do tego czegoś, to co mamy, to czym strzelamy, bo to jest naprawdę dobre. Ale to sobie już zrobimy w następnym odcinku, bo to sobie zrealizowaliśmy, to co mieliśmy zrealizować, to zrealizowaliśmy. Zostały nam dwa miejsca, tu i tu. Fajnie, tu jest konwenter, jest blisko, jest, znaczy się teleport jest blisko. Także te dwa miejsca jak najbardziej, tu jeszcze tylko sobie odznaczymy to. Tak, usuniemy sobie ten znacznik, bo on nam jest niepotrzebny. Możemy się przekimnąć i iść na strzał dokupić, bo to jest to, co nam się przyda na pewno. A, złom sobie weźmiemy, bo jakby co tam do sprzedaży, czy tam... Może kiedyś do wytwarzania, jak się nauczymy, cokolwiek. Śpi do rana. Dupa srana. Fajnie było, ale się skończyło. Dziękuję za odcinek. Godzinny odcinek, piękny odcinek, kurde. No fajnie mi się robi odcinki z tego. Niełatwo przekazać kontrolę komuś innemu. Nigdy mi to nie wychodziło. No więc właśnie o to chodzi. Dobra. Dajta, zapisuję. Dzięki. Trzymajcie się. Na razie, go do następnego. Bye.